Cześć, z tej strony Pasiek Oficjal. Jeden z najpopularniejszych TikTokerów w kraju oraz uczestnik programu telewizyjnego Fame czy Shame. Influencerem jestem od ponad 3 lat i w dzisiejszym materiale chciałem Wam przedstawić, jak zostać tym influencerem i na jakie rzeczy warto zwrócić uwagę. Więc kim jest influencer? Najprostszą definicją tego słowa jest to osoba tworząca treści w internecie, która posiada pewne grono odbiorców. Ale słowo influencer wzięło się od angielskiego słowa influence, czyli wpływać, czyli mieć wpływ. Więc co nam jest potrzebne, żeby tak naprawdę zacząć swoją przygodę w świecie influencerów? Przede wszystkim najważniejszą rzeczą są, wiadomo, chęci. Podstawowa motywacja do działania. Jeżeli będziemy mieli chęci, żeby zostać influencerem lub żeby tworzyć coś w internecie, to już jesteśmy na dobrej drodze, żeby zostać influencerem. Pomysł. Co chcemy robić w tym internecie i jakie filmy chcemy tworzyć? Jeżeli chcemy robić komedii, czyli content rozrywkowy, to musimy przede wszystkim zastanowić się, na jakiej aplikacji chcemy działać. Czy to Instagram, czy to TikTok. Jeżeli chcemy tańczyć, to myślę, że idealnym pomysłem będzie zaczęcie kariery na TikToku. Ale to pytanie już każdy z nas musi zadać sobie indywidualnie. Kolejną bardzo istotną rzeczą, tak naprawdę podstawą w zostaniu influencerem, jest wybór aplikacji, na której chcemy tworzyć. Jeżeli będziemy chcieli tworzyć na kilku aplikacjach z taką samą siłą, to niczego nie osiągniemy. Jeżeli interesują nas treści krótkometrażowe o tak zwanej lekkiej tematyce, to TikTok będzie pod tym względem idealny. TikTok jest również aplikacją, która pozwala użytkownikowi, który nie ma dużej ilości obserwujących, na szybkie wybicie się, ponieważ algorytmy tam są bardzo zróżnicowane i tak naprawdę liczba followersów nie ma tam największego wpływu i każdy z nas na TikToku może zostać popularnym twórcą tak naprawdę w niecałe kilka dni. Potrafisz robić ładne zdjęcia, jesteś przystojny, jesteś ładną dziewczyną lub twoje życie jest bardzo ciekawe, aplikacja Instagram wtedy jest idealna dla ciebie. Mieszkasz w domu z ekipą, jesteś wygadany, nie boisz się wyrażać swoich poglądów lub masz ciekawe życie, które chcesz pokazać na vlogu, aplikacja YouTube będzie idealna dla ciebie. Kolejną bardzo istotną rzeczą będzie zagospodarowanie naszego czasu. Czas wolny, który poświęcilibyśmy na Netflixa czy sen, będziemy musieli poświęcić na szukanie pomysłów na filmy lub robienie zdjęć dobrej jakości dla Instagrama. Ostatnią podstawową rzeczą będzie zadbanie o dobry sprzęt i dobrą jakość wideo. Jeżeli chcemy tworzyć dobrej jakości treści na TikToka, telefonem za 600 zł niestety tego nie zrobimy i trzeba będzie zainwestować w nowy telefon. Jeżeli chcemy mieć dobrej jakości zdjęcia na Instagramie, warto będzie zainwestować w aparat albo w dobrą sesję zdjęciową. Wtedy nasi widzowie dużo bardziej docenią treści, jakie tworzymy. Pomijając wszystkie podstawowe rzeczy, najistotniejszą rzeczą jest również analiza targetu. Głównym odbiorcą aplikacji TikTok jest generacja Z, czyli ludzie wychowani już w dobie internetu. I zobaczcie, czas skupienia uwagi generacji Z to jest zaledwie 8 sekund, a milenialsów o 4 sekundy więcej, czyli 12. Dlaczego te informacje są istotne w zostaniu influencerem? Ponieważ każdy z nas, jeżeli chce zostać influencerem, musi zdać sobie z tego sprawę, dla kogo tak naprawdę tworzy swoje treści. Średni czas, jaka osoba z generacji Z spędza na Instagramie dziennie, to jest około 1,5 godziny, a średnia sesja użytkownika dzień wolny na TikToku wynosi 5 godzin i 20 minut. Dlaczego to jest bardzo istotne? Aż 85% użytkowników aplikacji TikTok nagrywa swoje filmy. 60% z nich udostępnia te filmy dla większej liczby odbiorców. Algorytmy aplikacji TikTok pozwalają, że każdy użytkownik, nawet bez ogromnej ilości obserwujących, jest w stanie wybić swój film, czyli spowodować, że będzie miał setki tysięcy wyświetleń. Dlaczego się tak dzieje? Już Wam tłumaczę. Ty, jeżeli stworzysz swój film, to algorytm czyta go pod różnymi względami. Przede wszystkim, pierwsze, czy nie łamie regulaminu. Po drugie, liczy się jakość wykonania tego wideo.
jeżeli jest ono dobrej jakości, nie narusza regulaminu i jest dobre oświetlenie, to już spełniłeś drugi punkt, żeby zostać sławnym. Dobra, już mam oświetlenie, mam dobrą jakość, to co kolejnego muszę spełnić, żeby zostać sławnym? Po trzecie, wideo musi być ciekawe i muszą być to treści, które dotrą do pewnej grupy odbiorców. Spełniłeś te trzy punkty? To teraz pozostało ci tylko liczyć na szczęście. Pasiek, ale ja spełniłem wszystkie punkty, a dalej nie jestem sławny. Co robić? Dobre pytanie. Słuchajcie, przede wszystkim istotna jest cierpliwość. Ja przez pierwsze 2 lata tworzenia swoich treści codziennie nie odpuściłem ani jednego dnia, gdzie nie wrzuciłem filmu, nie osiągnąłem totalnie nic. Dopiero ostatni rok jest tym przełomowym. I nie poddawajcie się, pamiętajcie. Dobra, to ja lecę nagrywać swoje TikToki. Ale w tym wszystkim nie zapominajcie również, żeby nie pochłonąć się w ten świat internetu oraz pamiętajcie o nauce, bo ona zawsze nam się przyda, nawet jeżeli jesteście influencerem. Powodzenia w waszej przygodzie w zostaniu influencerem. Uważajcie na siebie w internecie i pamiętajcie przede wszystkim, żeby być sobą.